Greg Hancock, Lee Richardson, to są uczestnicy Grand Prix, czyli zawodnicy z pierwszej szesnastki elity światowej. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Znamy już więc opinię i zdanie obu trenerów. Najpierw Janusz Stachyra, teraz Jan Krzystyniak. Zawodnicy powoli podjeżdżają pod trybunę honorową. No i będziemy mieli tutaj sporą zagwozdkę. To na pewno nowy element żużlowej mody. Proszę zobaczyć, zawodnicy jednej i drugiej drużyny poubierani dokładnie tak samo. Ta sama kolorystyka kewlarów. No i będziemy się tutaj także my gimnastykować w trakcie wyścigu. Dokładnie tak. Kiedyś można było rozpoznać zawodników po kombinezonach. W tej chwili naprawdę pięknie to wygląda. Zawodnicy w jednakowych kewlarach jednej i drugiej drużyny. Numery startowe, dobrze, że są widoczne, no i będziemy mogli po numerach rozpoznać. Ale jest bardzo ważna kwestia dotycząca Beniaminka. Spodziewają się tutaj organizatorzy tego spotkania, no, nadkompletu. Mówi się tutaj o 15 tysiącach widzów, ale trzeba ze mną powiedzieć, że naprawdę dla Rzeszowa to jest bardzo ważny moment. Partycypuje w kosztach utrzymania klubu miasto. Dowiedzieliśmy się, że miasto przekazało 100 tysięcy złotych na bandy. Są wymogi regulaminowe. Bandy, światło. Ja uważam, że to jest właśnie ta droga, żeby w momencie, kiedy sezon już będzie trwał, już zawodnicy będą wjeżdżeni, zawody będą mogły się odbywać przy sztucznym świetle. Wiadomo, oprawa wtedy jest znacznie lepsza, ciekawsza, ale najważniejszą kwestią dla mnie od wielu, wielu miesięcy były te dmuchane bandy i widać, że tutaj Rzeszów naprawdę postarał się o to, aby zabezpieczyć zdrowie zawodników. No jak na tę porę, jak na ten okres, na pewno regulamin mówi dość precyzyjnie. Na razie zespoły Ekstraligi, mam nadzieję, że więcej wypadków, ponieważ bardziej doświadczeni zawodnicy jeżdżą w Ekstralidze, a takie bandy na pewno będą pomocne na torach pierwszej i drugiej ligi, gdzie wypadki tak samo się zdarzają. A więc porozmawiajmy o dwóch drużynach. Marma, Polskie Folie, Rzeszów. Wszyscy narzekają, to na pewno jest minus. Mała ilość startów. No i trzeba powiedzieć, że ten skład, on nie jest tak wyrównany, jak w wypadku Złomreksu Włókniarz Częstochowa. Nie masz podobnych spostrzeżeń? No rzeczywiście, patrząc na składy obu zespołów, w drużynie częstochowskiej jest to, można powiedzieć, nafaszerowany zespół dobrymi nazwiskami. Jednak jak z historii pamiętamy, nie zawsze nazwiska jeżdżą i nie zawsze to przynosi osiągane, powiedzmy, korzyści, gdy zespół jest tak mocny. Mamy dla Państwa bardzo ważną informację. Na początek spotkania zapisujemy sobie w programach. Zawody prowadzone będą według pierwszego zestawu biegowego. Powiedzieliśmy o minusach. Na pewno bardziej wjeżdżony w sezon jest zespół Włókniarza Częstochowa. To przede wszystkim za sprawą zawodników, którzy ścigają się w ligach zagranicznych. Tutaj widzą Państwo Runę Holta, jeden z bohaterów niewątpliwie tego spotkania. Były zawodnik Włókniarza Częstochowa, który w dość takich dziwnych okolicznościach rozstał się z klubem z Częstochowy, zasilił Marmę Rzeszów, a teraz rozpoczyna się oficjalna ceremonia otworzenia sezonu ligowego 2006. Przyjechało tutaj sporo oficjeli. No, wielką robotę na pewno wykonała tutaj pani prezes Marta Półtorak. Jej nazwisko będzie się pojawiało w wypadku transmisji z udziałem drużyny Marmy Polskie Folie Rzeszów. Jest prezes Polskiego Związku Motorowego pan Andrzej Witkowski, jest Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. No, my czekamy teraz po tych kilku słowach na poznanie oficjalnych składów. Głębokie by się kawoko i zgodne. Starajmy się o tym oto wspólnie z działaczami Marmy, z działaczami Stali Rzeszów i z kibicami. Bardzo serdecznie witam tych, którzy przyjechali do miasta Rzeszowa. Z całego Podkarpacia i spoza województwa witam gości Częstochowy. Życzę gościom wspaniałej jazdy, natomiast zawodnikom Marmy życzę zwycięstwa. No, kwestia zwycięstwa. Rozmawialiśmy ze wszystkimi zawodnikami w Parku Maszyn.
nie mówi się o presji, Zenon, ale sam wiesz najlepiej. Pierwszy mecz, każdy z zawodników będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Mamy już kilku zawodników poobijanych. Maciek Kuciapa nie jest do końca zdrowy, ma problemy z nogą, to efekt upadku bodaj w Bydgoszczy. Mało było do startu. Dokładnie tak, no i na pewno nie mówi się, że presji nie ma, no sama publiczność zgromadzona tak licznie, to już jest presja na miejscowych zawodników. Wszyscy wiedzą, jakie pieniądze zostały zaangażowane w ten zespół, jak budowany był ten zespół i na pewno w zawodnikach to siedzi. Na pewno wiedzą, że powinni tu u siebie nie przegrać żadnego meczu. No to w końcu Beniaminek, ale na pewno po tych zakupach, które zrobił, oczekują kibice, działacze, że zespół ten nie będzie do bicia. Królowa polowania, taki przydomek został przypisany pani Marcie Półtorak. No faktycznie pozyskanie Petersena, pozyskanie Rune Holty i później jeszcze Tomasza Chrzanowskiego. Ja nie zaglądam w portfel, ale na pewno musiało to zaboleć. No na pewno biedny by tych zakupów nie zrobił. Na pewno jakieś zobowiązania finansowe pani prezes poczyniła. A rozmawiając z działaczami wczoraj w klubie, wiem, że te zobowiązania na pewno będą zrealizowane. Widzą państwo twarze zawodników z Łomreksu, Włókniarz, Częstochowa. No więc poznajmy składy, w jakich wystąpi zespół gości. Z numerem pierwszym Amerykanin Greg Hancock, z numerem drugim jeden z najstarszych zawodników Ekstraligi Sławomir Drabik, numer 3 Australijczyk Ryan Sullivan, numer 4 nowa twarz w Częstochowie Lee Richardson, numer 5 Sebastian Ułamek i juniorzy. Z numerem 6 Michał Szczepaniak, numer 7 Christian Heffenbruck i z numerem 8 pojedzie Sebastian Pydzik. I mamy zawodników Marmy Polskie, Folie Rzeszów. Na początek były indywidualne mistrz świata Niki Pedersen. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Złoci medaliści w ubiegłym roku, jeśli chodzi o turniej VAR. Poznajmy więc, z jakimi numerami pojadą gospodarze. Dla numer 9 Niki Pedersen, numer 10 Maciej Kuciapa. Z numerem 11 Tomasz Chrzanowski, numer 12 Dariusz Śledź, numer 13 Rune Holta, z 14 pojedzie Dawid Stachyra, z numerem 15 Paweł Miesiąc, numer 16 Andrzej Karpow, ciekawy zawodnik, 19-latek z Ukrainy, 3 lata jeździ już na żużlu. Trener Janusz Stachyra mówi, że to jest zawodnik nieobliczalny troszeczkę, ma wielkie parcie na to, żeby jeździć i jest wielce perspektywiczny. Po zmianach regulaminowych mamy trzech zawodników młodych, młodzieżowców, którzy mogą jeździć, no ale prawda też jest taka, że patrząc na to, jak wygląda układ wyścigów, no to zawodnik z numerem 8 czy 16, jeśli dobrze będą jechać zawodnicy pod numerami 6, 7 czy też 14, 15, trudno, żeby dostał swoją szansę. Na pewno nie będzie miał szans pokazania się. Jest to no, asekuracyjnie w razie jakiegoś, powiedzmy, nieszczęścia, że zawodnik jest w składzie i może zastąpić. Numer 9 Niki Pedersen występuje w tym sezonie w Eastbourne Eagles. Nie jeździł tam jednak zbyt dużo, bo sama ta drużyna jeszcze póki co zbyt wielu spotkań nie rozegrała. Maciej Kuciapa, wielkie serce do sportu żużlowego. Maciej Kuciapa jest jednocześnie rekordzistą toru, więc przypomnijmy sobie, jaki to jest czas, jaki to jest wynik. Długość toru 395 metrów, licencja numer 145. Maciej Kuciapa, 1998, 19 dzień lipca, 66,45. Jak na razie jest to wynik, którego nie udało się nikomu poprawić. No ale myślę, że teraz, w momencie, kiedy w Rzeszowie pojawią się naprawdę największe gwiazdy światowego speedwaya, czy ten wynik może być rekord zagrożony? Na pewno tak, no to wszystko zależy od przygotowania toru. Gdy tor będzie
odpowiednio przygotowany troszeczkę przyczepności, rekord może być pobity. Zenon, widzieliśmy przed momentem Runę Holta, 32 lata, złoty medalista, jeśli chodzi o ubiegły sezon w polskiej drużynie. No to jest zawodnik, który przez wiele sezonów występował z plastronem z Womrexu, w plastronie włókniarza Częstochowa. Zdobywał indywidualne mistrzostwo Polski w sezonie 2003 w wielkim stylu, bo przecież wygrał w Bydgoszczy w bezpośredniej rywalizacji z Tomaszem Golobem. Mają mu za złe częstochowscy kibice sposób, w jaki rozstał się z drużyną, no, ale to jest biznes, też bądźmy szczerzy. Jak nie wiadomo, o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze. Nie sądzę, że przyszedł za mniejsze pieniądze do Rzeszowa, które otrzymywał w Częstochowie. Na pewno to jest biznes, to jest 5 minut każdego sportowca. O ile dobrze wykorzysta, no to ma środki, powiedzmy, na pozostałe lata. Rune Holta, 32 lata, w tym sezonie będzie jeździł także w lidze szwedzkiej, w drużynie Wetlandy. To już jest jego 17 sezon na żużlu. No, był ulubieńcem w Częstochowie. Ja jestem ciekawy, jak zostanie przyjęty w momencie, kiedy przyjedzie na stadion przy ulicy Olsztyńskiej. No i też spore oczekiwania dotyczące tego zawodnika tutaj na Podkarpaciu. No na pewno kibice wiedzą, że Rune Holta potrafi jechać. Zdobywał bardzo dużo punktów dla zespołu z Częstochowy. Tak samo wierzą kibice z Rzeszowa, że te punkty będzie zdobywał dla tego zespołu. Ja uważam, że ten zawodnik jest naprawdę dobry na polską ligę. No i się sprawdził, można powiedzieć. Drodzy Państwo, zawodnicy już są prawie w parku maszyn. Za chwilę rozpocznie się inauguracyjne spotkanie Marmy Polskie Folie Rzeszów ze Złomrexem. Włókniarz Częstochowa o godzinie 15 także ma się rozpocząć mecz Atlasu Wrocław z Polonią Bydgoszcz. Nieco później RKM Rybnik kontra Adriana Toruń i w Lesznie derby Unii. Unia Leszno kontra Unia Tarnów. No, nieodparte wrażenie mam następujące. Praktycznie każdy z meczów jest bardzo ciekawy. Jestem troszeczkę zaniepokojony o wyjazdowe mecze RKM-u Rybnik, bo u siebie Rybnik może sprawić niespodziankę. Może. Na pewno tak, jest to młody, perspektywiczny zespół. Stać ten zespół na bardzo wiele, no jednak do tej pory mają problemy z wyjechaniem na tor. Pierwsza kolejka została przełożona, no i to teraz zacznie się gonitwa, żeby to po prostu wyrównać. No i potrzeba tym zawodnikom dużo jazdy. Widzą Państwo na grafice, jak wygląda pierwsza kolejka żużlowej Ekstraligi. Zerwał się troszeczkę wiatr nad Rzeszowem, ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Rozpoczynamy więc spotkanie Marma Polskiej Folii Rzeszów kontra Złomrex Włókniarz. No i dwa słowa o torze. Jest dość ciepło tutaj. Widzieliśmy przed prezentacją, po próbie toru trzeba było troszeczkę zrosić ten tor. Dokładnie tak, bo już widzieliśmy na próbie toru, troszeczkę zaczynało się kurzyć, sędzia podjął słuszną decyzję, zrosił tor zaraz krótko po próbie toru, że w tej chwili widać, że no, powinno wytrzymać parę biegów i na pewno polewaczka będzie potrzebna, bo jest przepiękna pogoda, lekki wiaterek, słońce i to bardzo szybko wysusza nawierzchnię toru. Widzą Państwo już nazwiska zawodników, którzy będą rywalizować w pierwszym inauguracyjnym wyścigu. To jest oczywiście wyścig juniorów. Dawid Stachyra, Paweł Miesiąc kontra Mateusz Szczepaniak i Christian Heffenbruck. Ciekawy jestem postawy młodzieżowców zagranicznych. Tutaj trener Krzystyniak stawia na Heffenbrucka. Mamy w rezerwie jeszcze Sebastiana Pydzika. Przyjechał tutaj także Marcin Piekarski, bardzo dobry, perspektywiczny zawodnik, ale postawili na Niemca. No zobaczymy jak, znaczy ja uważam, że dla polskich juniorów stała się duża krzywda, gdy otworzyli powiedzmy rynek dla wszystkich zawodników. Uważam, że można było utrzymać ten zapis, że
Mamy piękne tradycje odnośnie juniorów. Mamy naprawdę znakomitych polskich juniorów. Mistrzów świata, no nie wiem jak w tej chwili będzie, gdy po prostu no, ściągnęliśmy praktycznie różnych zawodników, o których wielu kibiców jeszcze na dzień dzisiejszy nic nie wie. Nic nie wie, nic nie słyszało. Są takie przypadki. Nawet w Ekstralidze pojawili się zawodnicy naprawdę znani, no już chyba tylko takim tuzą jak ty, no menedżerom. Należy się zastanowić, czy łatwiej jest kupić, czy szkolić. Na pewno szkolenie nie jest łatwe. Uważam, że przyszłość w ogóle naszych juniorów powinna być jak do tej pory, że mają zagwarantowane miejsce startów w lidze, obojętnie czy to pierwsza, druga, czy ekstraliga, ale to był zapis, gdzie zmuszane kluby były do szkolenia. W tej chwili, jak można wszystko kupić, może nie trzeba szkolić. Znaczy, nie ma co, wydaje mi się, polemizować z obligacjami prawnymi, które wymusiły to, że liga, która jest biznesem, musi być dostępna dla wszystkich, ale moim zdaniem zabrakło ograniczeń, które można nakładać. Można przecież regulować KSM-em i tak też się działo i dzieje w ligach zagranicznych, które znasz dokładnie bardzo tak dobrze. Ja pamiętam, jak startowałem w lidze angielskiej. Obligo to było powiedzmy 6 punktów na mecz. No, kto nie zrobił, zjeżdżał. Pamiętamy, że wyjechali najlepsi zawodnicy pierwszej ligi, no niektórzy musieli bardzo szybko zjeżdżać. Drodzy Państwo, pierwsi zawodnicy są już na torze. W kasku białym będzie jeździł Dawid Stachyra, w kasku czerwonym Dawid Stachyra, w kasku żółtym Szczepaniak, w kasku niebieskim Miesiąc i w białym Heffenbruch. Zawodnicy już podjeżdżają pod taśmę maszyny startowej. Olbrzymie zainteresowanie tym spotkaniem w stolicy Podkarpacia. No, Państwa, w meczach ligowych zawsze gospodarze startują w kaskach czerwonym i niebieskim, goście w żółtym i białym. Tak to wygląda na grafice, a więc spójrzmy. Wyścig pierwszy. Stachyra, Szczepaniak, Miesiąc i najbliżej bandy Heffenbruch. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się to spotkanie. Zenon, masz jakieś typy, faworyty? Bawisz się w coś takiego przed meczami? No raczej nie, chociaż no, na pewno będzie ciekawy mecz. Kierownik startu zaprasza czterech zawodników do siebie. Stachyra, Szczepaniak, Miesiąc i Heffenbruch. Przypomnę, jedziemy według pierwszego zestawu biegowego. Za moment taśma pójdzie w górę i sezon będzie rozpoczęty. Dobry start Miesiąca, rzeszowianie na dwóch, w pierwszych miejscach szeroko jedzie Heffenbruch, jest na trzecim miejscu, na czwartym Szczepaniaga prowadzi Paweł Miesiąc. Miesiąc i Stachyra to zdecydowanie najlepsi chyba w tej chwili młodzieżowi zawodnicy, jeśli chodzi o miejscową drużynę. Praktycznie cały zespół trenował dzień w dzień przez ostatnie 7 dni. Teraz pewnie na prowadzeniu Miesiąc. Na miejscu drugim mamy Stachyrę, na trzecim Szczepaniaka i na czwartym daleko Christian Heffenbruch. To może być niespodzianka. Zawodnik, który objeżdża się w Anglii, a w tej chwili wyraźnie odstaje. Dość wysoki, a więc może nie są to idealne warunki fizyczne jak na żużlowca. Rozpoczyna Niemiec te zawody dość słabo, natomiast gospodarze mają powody do zadowolenia, bo wszystko wskazuje na to, że Marma wygra pierwszy wyścig w Ekstralidze w tym sezonie 5-1. Tak też się dzieje. 3 punkty Miesiąc, 2 Stachyra, Szczepaniak 1, Heffenbruch 0. I tym samym gospodarze po wyścigu numer 1 tego spotkania wychodzą na prowadzenie 5-1. Proszę Państwa, na pewno w tym biegu znakomity start zespołu pary gospodarzy. Wygrali start i praktycznie nie pozwolili sobie odebrać zwycięstwa do mety. Na pewno w tej części zawodów jestem zaskoczony, że już zawodnicy jadą środkiem toru, bo na ogół bywa, że pierwsze biegi układa się tak, że zawodnicy jadą przy krawężniku. No to już widzieliśmy, że zawodnicy środkiem toru spokojnie. Miesiąc, Stachyra, Szczepaniak, Heffenbruch. Tak wygląda klasyfikacja na kresce. Zobaczmy, jak to wyglądało. Start dość równy i Heffenbruch moim zdaniem nie wyszedł źle. Tak, no ale nie miał miejsca, żeby się założyć na zawodnika gospodarzy. Pojechał troszeczkę szerzej,
No a tu już gospodarze, proszę, trzy krawężników wychodzą, także na pewno nie zostawili żadnych złudzeń dla gości, kto w tym biegu jest górą. Zwróćmy uwagę na jazdę Dawida, który wyszedł przed Szczepaniaka i tak jakby zrealizowali we dwójkę zawodnicy Marmy w 100% założenia taktyczne, bo teraz jest taki ważny moment, kiedy pilnuje krawężnika i nie ma szans Szczepaniak na to, żeby przejść przed parę gospodarzy. Dokładnie tak, no w tej chwili puścił się trochę szerzej, no ale to nic mu nie pomogło, bo zawodnik gospodarzy jechał tym samym torem. A teraz rozpoczyna się prawdziwe, żużlowe Eldorado. Greg Hancock, Nicky Pedersen, Sławomir Drabik i poobijany Maciej Kuciapa. Długo z nim rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, zacisnął zęby, jest w nim wola walki. Maciej Kuciapa ustawia swój motocykl najbliżej bandy. Jest na środkach przeciwbólowych, opuchnięta noga. Ja powiem osobiście, ja byłem zaskoczony, bo nie do końca wyleczona kontuzja. Czy akurat to jest odpowiedni moment, żeby wystartował? Uważam, że na pewno ja, gdybym był trenerem, dałbym szansę dla Tomka Repa, oczywiście, który był nawet wpisany w program. Bo gdy ta kontuzja przez ten start pogłębi się, na pewno dochodzenie będzie dużo dłuższe niż powiedzmy mogło być w tym momencie. Pierwszy wyścig za nami. Zawodnicy do wyścigu drugiego już są bardzo blisko taśmy maszyny startowej. Sławomir Drabik jeździł z kolegami z Wrocławia, w Gnieźnie, w Grudziądzu, w Ostrowie trenowali. Nie wszędzie były warunki do jazdy indywidualne. Hancock, Pedersen zdecydowanie bardziej wjeżdżeni. Żółtym Hancock, czerwonym Pedersen, biały Drabik, niebieskim Kuciapa. Długo trzymał sędzia na starcie i mamy taką historię, że Sławek Drabik zahaczył kołem o taśmę. Na prowadzeniu Greg Hancock. Dwa kolejne miejsca zajmują zawodnicy Marmy. Nicky Pedersen i Maciej Kuciapa na miejscu czwartym. Sławomir Drabik. Większa przewaga nad rywalami amerykańskim. Były indywidualny mistrz świata. Prawdziwy speedwayowy obieżej świat. Rok temu jeździł w Gdańsku. Teraz w Częstochowie. Wynik jak na razie remisowy. Dość spore odległości zrobiły się między poszczególnymi zawodnikami. To jest wyścig, który chyba Zenon potwierdza to, że zawodnicy, którzy są wjeżdżeni, którzy jeżdżą już sporo w Anglii, no, nadają ton rywalizacji. Greg Hancock na prowadzeniu i zapewne dla niego będziemy mieli 3 punkty na kresce. Hancock, Pedersen, Kuciapa 1 i Sławomir Drabik bez punktu. 3-3 i w całym meczu 8-4 prowadzi zespół gospodarzy. Na pewno bardzo dobry start Grega Hancocka. Jest to zawodnik, który no, już zdobywał punkty na wszystkich torach, można powiedzieć, świata. Znakomity start, uważam, który nie pozostawił złudzeń w tym biegu bynajmniej. Kto jest lepszy? No Nicky Pedersen, uważam, przegrał start. Sławek też się zakopał na starcie. Drabik. Za chwilę zobaczymy, co tam się stało. To jest moment. No i uważam, że taśma została przy kole Sławka Drabika. Bieg, uważam, powinien być przerwany. Przerwany i powtórzony. Wystartował Sławek Drabik z dużym, proszę jeszcze raz, w powtórce było widać. To może być nawet, że groziła tutaj ta sytuacja wykluczeniem Sławka. No dokładnie tak, no ale no, sędzia zwolnił maszynę startową. Znaczy, nie miał tej możliwości, co my, podejrzenia, tak, jak to dokładnie ale poszło. Ale to też jest ważne, że wieje wiatr, widzą Państwo i nie wiem, być może sędzia... Znaczy się na środku powinien stać stojak, który trzyma maszynę startową. Tak. Na linii. No tutaj tego stojaka nie ma. Tego stojaka nie ma. No w momencie porywu wiatru rzeczywiście taśma ma uchylenie i mogło zahaczyć o koło Sławka Drabika. Przed nami wyścig trzeci. Tomasz Chrzanowski i Dariusz Śledź. To para drużyny Marmy, a
duet częstochowski Ryan Sullivan i Lee Richardson, a więc para angielsko-australijska. Dariusz Śledź, fantastyczny występ w ubiegłym roku. We wrześniu finał. Tak, można powiedzieć, że w ubiegłym roku odrodziła się nasza rybka i rzeczywiście znakomity sezon. No i miejmy nadzieję, że ten sezon nie będzie gorszy. A więc w kasku koloru czerwonego Tomasz Chrzanowski, w żółtym Ryan Sullivan, w niebieskim Dariusz Śledź i w białym Lee Richardson. Jeszcze odjeżdża Dariusz Śledź. Rozmawiałem z menadżerem Sullivana, ostatnio znakomity występ w lidze angielskiej. No, zobaczymy, jak będzie spisywał się na torach polskich, bo ubiegły sezon, pamiętamy, infekcje krwi i tak dalej. Miał ogromne kłopoty ze zdrowiem. Ten występ, o którym mówisz, mecz z Areną Essex, 15 punktów Sullivana, 5 razy po 3 punkty, a więc komplet. Chrzanowski, Sullivan, Śledź i Richardson. Jeszcze czekamy na zwolnienie taśmy. Chrzanowski, Sullivan, Śledź i Richardson, ale mamy jakieś kłopoty. Jeszcze podprowadzający ustawia zawodników. Czeka na znak sędziego i taśma w górze. Świetny start Sullivana, jest na pierwszym miejscu przy wejściu, pierwszy łuk szeroko, jedzie Lee Richardson, czy wyprzedzi Chrzanowskiego? Australijczyk na prowadzeniu i mamy upadek. Dariusz Śledź, czy zdążył się pozbierać? Sędzia nie przerywa wyścigu, Dariusz Śledź opuszcza tor. No i robi nam się remis w tej chwili, prowadzi Sullivan. Nie, sędzia przerwał jednak wyścig. Dariusz Śledź będzie wykluczony. Nie wiem, dlaczego tak długo to trwało. No, też jestem zaskoczony, no bo zawodnik podniósł się z toru, zjechał, no i wybieg trwał, przerwał zawody. Niezrozumiała dla mnie decyzja sędziego, bo mógł się bardzo szybko zdecydować. Będziemy mieli za moment powtórkę, ale już widać, że to, o czym mówiliśmy na początku tego spotkania, czyli objeżdżenie tych, którzy są filarem w swojej drużynie, myślę tutaj o zawodnikach częstochowskich, to może procentować w tym spotkaniu na początku w naszej lidze. Dokładnie tak, no na przykładzie może być ten bieg. Dwaj zawodnicy, Lee Richardson i Sullivan, na co dzień jeżdżą w ligach angielskich, w lidze angielskiej, gdzie rozegrali już po parę spotkań. Także w kasku koloru czerwonego para częstochowska w żółtym Ryan Sullivan i w kasku koloru białego Lee Richardson. Tak wygląda to na meczowej grafice. Skupienie w parku maszyn podglądane jest w każdym momencie. Monitor telewizyjny. Wracamy na tor. Teraz jeszcze przypomnę. Chrzanowski od krawężnika, obok niego Sullivan. Później wolne pole po Darku Śledziu i najbliżej bandy Lee Richardson. Taśma w górze i raz jeszcze bardzo dobry start. Teraz mam wrażenie jeszcze lepszy zawodników częstochowskich niż miało to miejsce w tym pierwszym podejściu na prowadzeniu Ryan Sullivan. Szerzej, bliżej bandy, obok niego Lee Richardson. Teraz troszeczkę odjechali Tomasz Chrzanowski bliżej krawecznika, ale będzie miał były zawodnik Amatora, były zawodnik Wybrzeża Gdańsk. No, olbrzymie kłopoty tutaj z tym, aby przedrzeć się między zawodnikami. Bukniarza jadą bardzo mądrze, jak na razie bardzo skutecznie. Szerzej prowadzi motocykl Ryan Sullivan, bliżej krawężnika pilnuje tej ścieżki Anglik. No i wszystko wskazuje na to, że 5-1 wygrają częstochowianie. Gdyby tak się stało, wówczas w całym meczu Sullivan pewnie zmierza po 3 punkty i
podwójne zwycięstwo staje się faktem. 3 punkty dla Ryana Sullivana, 2 dla Richardsona, 1 punkt dla Tomasza Chrzanowskiego i tym samym 9 do 9 po 3 wyścigach. Zwycięzca wyścigu trzeciego Ryan Sullivan. Za moment będziemy mieli przerwę w spotkaniu na równanie toru. Zawodnicy wracają do parku maszyn. Proszę Państwa, ja może parę słów powiem o rzeszowskim torze, że rzeszowski tor jest jednym z dłuższych torów w Polsce. Naprawdę jest to tor, można powiedzieć, znakomity, zaliczany do tak zwanych lotnisk. Jest, wymaga profesjonalnego przygotowania sprzętu i naprawdę tu jest bardzo ciężko minąć zawodnika, o ile się przegra start. Tutaj praktycznie pierwszy łuk decydował o zwycięstwie. Wyścig taki troszeczkę bez historii. Bez historii, tak. Zdecydowany, przegrany start przez Chrzanowskiego. Startował z pierwszego pola, został zatknięty na pierwszym łuku i tak było już do mety, chociaż uważam, że jeszcze raz tylko spróbował troszeczkę szerzej, później już jechał przy krawężniku. Mamy równanie toru, pora więc na krótką przerwę. Stary dobry Kalifornijczyk z Whittier, Greg Hancock, Herbie. First time in Częstochowa in this lineup, and what do you think of the track? It looks like it's pretty good on the, not on the inside, on the outside, just you take the middle of the track. Yeah, you know, it's my first time ever being here as well, the first time in the new team in Częstochowa, and I gotta say I'm really happy with everything. It's great, the great management and great riders that I'm working with now, so it's a good start and just trying to find the right racing lines right now, but the first heat was good so far. Thank you very much. Na razie szukam najlepszej ścieżki optymalnej. W pierwszym wyścigu ona była rzeczywiście po środku toru, natomiast świetnie się czuję, znakomite kierownictwo, świetni kumple, znani ze startów nie tylko w polskiej lidze, no i świetnie się jeździ w takim zespole. Po raz pierwszy w barwach tego kluba, tu na tym torze, po raz pierwszy jeżdżę. Tyle Herbie Hancock. Amerykanin ścigał się w Anglii, ścigał się będzie także w Szwecji, gdzie ma swoją bazę, a my wracamy, przed nami wyścig czwarty i po raz pierwszy zobaczymy dwóch, no nie wiem tutaj jakiego użyć sformułowania, Holta i Ułamek, dwaj zawodnicy, którzy pokazał to styczeń, ta pamiętna konferencja, chyba jednak za sobą nie przepadają. Heffenbruck i miesiąc, a więc dwóch juniorów. Sebastian Ułamek, wjeżdżony. Dobre występy w lidze angielskiej. 11 punktów z Arena Essex. Zobaczymy, jak mu pójdzie w tym meczu. No i chyba teraz cała żużlowa Polska skupiona na tym, co pokaże Rune Holta. Dokładnie tak, nowy klub, ale ja podejrzewam, że Rune lubi wyzwania, no i pokaże się w tym biegu z dobrej strony. W kasku żółtym Sebastian Ułamek, w kasku czerwonym Norweg z polskim paszportem Rune Holta, w kasku koloru białego Christian Heffenbruck i w kasku koloru niebieskiego Paweł Miesiąc, który wygrał wyścig juniorski. Taśma w górze, świetnie wychodzą gospodarze na prowadzeniu, mamy Rune Holta, szeroko jedzie Miesiąc i czy wygra rywalizację z Ułamkiem? Wygrał rywalizację ze znacznie bardziej doświadczonym zawodnikiem włókniarza, to może być niespodzianka. Jadą na 5 do 1 zawodnicy Marmy. Na prowadzeniu mamy Holtę, na drugim miejscu pędzi Paweł Miesiąc, na miejscu trzecim Sebastian Ułamek, daleko, daleko na czwartej pozycji Niemiec Christian Heffenbruck. Obawiam się, że może być to jego ostatni wyścig w tym spotkaniu. Wyścig układa się na 5 do 1, a więc po tej przegranej podwójnej w trzecim biegu zanosi się na powrót, na prowadzenie w tym meczu zawodników z Rzeszowa, Holta. On w tym meczu musi udowodnić i na pewno chce zawodnikom, działaczom, wszystkim kibicom częstochowskim, że źle się stało, że odszedł z Częstochowy. Pierwsze punkty w tym sezonie dla Runy Holty. Od razu 3. 5 do 1 wygrywa Marma. Holta 3. Paweł Miesiąc 2. Sebastian Ułamek 1. Heffenbruck
bez punktu i w całym meczu mamy 14 do 10. Prowadzi zespół gospodarzy. Dobry, zdecydowany start zawodników z Rzeszowa i o ile Holta pojechał na swoim poziomie, tak na pewno przyznasz, zaskakująca, rewelacyjna dyspozycja Pawła Miesiąca, który w dwóch startach zgromadził już 5 punktów. Dokładnie tak, widzimy znakomity start młodego zawodnika z Rzeszowa. Przepięknie rozegrany pierwszy łuk, gdzie Holta powstrzymał ułamka przy krawężniku. Młody zawodnik Rzeszowa po dłużej objechał, można powiedzieć, Sebastiana, no i na tym długim torze po prostu nie dali szans. Uważałem, że może nawiązać walkę i powinien wygrać zawodnik jak Sebastian Ułamek z juniorem Rzeszowa, no niestety w tym biegu nie miał za dużo do powiedzenia i tu widzimy z wyjścia przepięknie wypuścił motocykl Miesiąc na wejściu w drugi łuk. Już był z przodu i Sebastian... To była taka sporna kwestia na tym pierwszym łuku, gdzie Holta za wszelką cenę chciał zablokować wyjście ułamka. Dokładnie zrobił to, co chciał, uważam. No i to pomogło młodemu zawodnikowi nabrać szybkości po dłużej. Rozpędził motocykl i na wejściu w drugi łuk już był z przodu. I przepiękne zwycięstwo w stosunku do 5-1 zespołu z Rzeszowa. Zawodzi Christian Heffenbruck. Czy nie uważasz, że to może być nauczka dla Ja uważam, że nauczka jak nauczka, ale w młodzieżowcach zawsze był ten, kto miał dobrych młodzieżowców, wygrywał mecze ligowe. Tak, to potwierdzała na przykład dyspozycja ubiegłoroczna Apatora. Nie tylko Apatora, weźmy nawet Unię Tarnów, gdy miała... Tak, no, Unia Tarnów, mistrzowska drużyna, tak, ale o ile Tarnów wiadomo było, że w ogóle miał mocny zespół, tak ciągnęli zdecydowanie bardziej proporcjonalnie Zombie Kimiedziński do zwycięstwa właśnie zespołu z Torunia. Dokładnie tak, w tej chwili no, widzimy, że młodzieżowcy mogą być kluczem do zwycięstwa w tym spotkaniu. Heffenbruck. No, ciekawy jestem, czy dostanie jeszcze swoją szansę. W każdym bądź razie wyścig piąty teraz przed nami. W kasku niebieskim pojedzie Dariusz Śledź, w żółtym Greg Hancock, w kasku koloru czerwonego Tomasz Chrzanowski i w białym Sławomir Drabik. Tomasz Chrzanowski, były zawodnik, który rywalizował w Grand Prix. W tym sezonie przesiadł się z Jawy na GM-y. Trenował w Kryszko. Zobaczymy, jak to zaprocentuje. W pierwszym swoim starcie Tomasz Chrzanowski przegrał wyraźnie z parą Sullivan Lee Richardson. No, czy odrodzi się w wyścigu piątym? Śledź, Henko, Chrzanowski i Drabik. Jeszcze jakieś uwagi co do ustawienia motocykla Sławomira Drabika. Ale za moment chyba będzie wszystko w porządku i taśma pójdzie w górę. Greg Hancock czy Dariusz Śledź? Rzeszowianie na dwóch pierwszych miejscach i to może być olbrzymia niespodzianka w tym wyścigu. Chrzanowski asekuruje go szerzej. Śledź, a tymczasem piękną walkę toczy z parą rzeszowską. Greg Hancock stara się przy krawężniku, teraz wszedł na środek, ale... No, wypuścił się teraz niesamowicie, tak jakby chciał go puścić Dariusz Śledź na to drugie miejsce. Zrobiło się z 5-1, 4-2, ale Amerykanin nie rezygnuje i za wszelką cenę chce teraz walczyć z Chrzanowskim o 3 punkty. Na czwartym miejscu nie liczy się w tym wyścigu Sławomir Drabik, jest daleko, a tymczasem pasjonująca walka Hancocka. Będzie szybszy na prostej, wyprzedził Tomasza Chrzanowskiego i z tego rewelacyjnego wyniku 5-1 zrobił się za sprawą genialnej dyspozycji Hancocka remis 3-3 i chyba podziałem punktów zakończy się piąta odsłona tego meczu. 3-3, 3 punkty Hancock, 2 punkty
Krzanowski, jedno oczko dla Dariusza Śledzia, Sławomir Drabik bez punktu. No, jak na razie przyznasz, chyba najciekawszy wyścig tego spotkania, przede wszystkim w końcu oglądaliśmy. Chociaż, dokładnie tak, chociaż uważam, że para rzeszowska źle pojechała taktycznie, bo gdyby jechali parą, na pewno utrudnione zadanie miałby Greg Hancock. Pogubił się Darek Śledź na wyjściu z pierwszego łuku. To mógł być kluczowy moment. Dokładnie w tym wyścigu, tak. Bo nabrał przekonania i po prostu. No i jak już przedarł się na drugie miejsce Greg Hancock, już mógł atakować szeroka, mała, próbował wszystkiego. Tu zaatakował po szerokim, zamknął do krawężnika Tomka Krzanowskiego, no i z biegu praktycznie, który był prowadzony przez dwa okrążenia, 5-1 zrobiło się niestety 3-3. Zobaczmy, jak to wyglądało na powtórce. Bardzo dobry start rzeszowian. I tu akcja Hancocka. No, puścił się szeroko, wystawił mu dużo miejsca Tomek Krzanowski. No, widzieliśmy, że już w pierwszym biegu zawodów można było jechać środkiem toru. W tej chwili po zroszeniu na pewno ta nawierzchnia przy bandzie jest bardziej nośna, bardziej przyczepna. I wykorzystał to znakomicie Greg Hancock, no i wyprzedził Tomka Krzanowskiego. Tu właśnie był błąd Darka Śledzia pokazany, że Darek po prostu za szeroko odjechał. Było dużo miejsca między Tomkiem Krzanowskim a nim. Skorzystał z tego Greg Hancock i był już na drugim miejscu. Będziemy mieli zmianę w wyścigu szóstym. Za Dawida Stachyrę pojedzie, jak na razie, moim zdaniem, objawienie tego meczu, Paweł Miesiąc. Para częstochowska, Ryan Sullivan, Lee Richardson. Para gospodarzy, Paweł Miesiąc, Rune Hołta. Za moment zobaczymy, jak to będzie wyglądało na grafice meczowej. Czterej zawodnicy już dojeżdżają do taśmy. Sullivan najbliżej krawężnika, obok niego Miesiąc. Między zawodnikami Włókniarza ustawił się w tej chwili zawodnik z numerem 15. Lee Richardson w kasku białym i Rune Hołta w kasku koloru czerwonego najbliżej bandy. No, ciekawy pojedynek. Trzech świetnych zawodników i obiecujący polski junior Paweł Miesiąc. W ubiegłym roku dobra średnia w pierwszej lidze 1,43. 27 kwietnia obchodził będzie 21 urodziny. No, w tym meczu też znakomita jazda. 5 punktów w dwóch biegach plus jeden bonus. Tak. Przypomnijmy więc raz jeszcze nazwiska: Sullivan, Miesiąc, Richardson i Rune Hołta. Jeszcze drobne uwagi kierownika startu. Odchodzi spod taśmy, ta idzie w górę. Sullivan szeroko, bardzo szeroko jedzie. Hołta rozpędzony. No. Niesamowicie Rune Hołta rozpędzony wyszedł na pierwsze miejsce, ale nie wiadomo, czy je trzyma, ale szeroko jedzie Rune Hołta. Rzeszowianie jadą po kolejne zwycięstwo. Na razie wyścig układa się na 4-2. Hołta pierwszy, Miesiąc jest na miejscu trzecim, między nimi mamy Ryana Sullivana. Na razie na czwartym miejscu jedzie Lee Richardson. To także może być niespodzianka, jeśli Miesiąc przyjedzie przed Anglikiem. No, będziemy mogli o nim mówić jeszcze cieplej. Zobaczmy. Jeden punkt w takim wyścigu dla Pawła Miesiąca to na pewno duża sprawa, a prowadzi cały czas Rune Hołta. Na miejscu drugim Sullivan. Teraz Miesiąc odpiera atak Richardsona. Richardson próbuje walczyć o remis. Richardson bardzo agresywnie pojechał. No i zobaczymy, jak zinterpretuje to sędzia. 3-3. No, będziemy musieli zobaczyć powtórkę. Długo, długo bronił się Paweł Miesiąc przed atakami Anglika. W pewnym momencie miał dosyć sporą przewagę nad nim. Ale no, martwi, że no, można powiedzieć, roztrwonił tą przewagę, bo wydawało się, że już ta trzecia pozycja jest niezagrożona. Drobny błąd, wykorzystał to Lee Richardson, zbliżył się, wszedł pod młodego zawodnika gospodarzy, no i stało się to, co się stało.
Tu widzimy znakomitą jazdę po zewnętrznej Brune Holty, który no, złapał przyczepność po zewnętrznej, nabrał szybkości, tu na jednym kole widzimy wychodzi na prowadzenie i praktycznie od drugiego łuku do mety już nikt nie był w stanie mu zagrozić. Znakomita jazda w pierwszej fazie młodego juniora Rzeszowa, który no, wywalczył sobie drugie miejsce po pierwszym łuku. No i było tak pięknie, no niestety drobny błąd pozwolił na to, że Lee Richardson się zbliżył do niego, wszedł pod niego, no i w tej chwili widzimy, że jeden punkt wywalczył dla zespołu Szczęstokowy. Tu pojechał ostro. Ostro, ale czysto, tak. No. Nie można powiedzieć, że był faul, że na zawodniku zbyt dużo miejsca, Widać, tak, tak. Że po prostu Paweł Miesiąc jakby troszeczkę... No... Kondycyjnie siadł, nie wiem, może po prostu pierwszy mecz, spięcie, na pewno chciał jak najlepiej, no ale pokazał się bardzo dobrze. Niki Petersen, Sebastian Ułamek, Maciej Kuciapa i Mateusz Szczepaniak. Zawodnicy, którzy walczyć będą o punkty w wyścigu siódmym. Po wyścigu siódmym będzie równanie toru. Będzie więc jeszcze jedna przerwa w tym spotkaniu. To przed nami, ale teraz bezpośrednio przed tym jeszcze jeden wyścig. I będziemy na półmetku pierwszego meczu w sezonie 2005. W kasku koloru czerwonego Niki Petersen. W kasku żółtym Sebastian Ułamek. W kasku niebieskim Maciej Kuciapa i w kasku koloru białego Mateusz Szczepaniak. Mateusz Szczepaniak, który tak dzielnie walczył o punkty rok temu. Przytrafiła mu się fatalna kontuzja w Tarnowie, kiedy nie uratowała go nawet dmuchana banda. No ale teraz jest wszystko w porządku. 20-16, wyścig numer 7. Pedersen, Ułamek, Kuciapa i Szczepaniak. Gospodarze, raz jeszcze na prowadzeniu Pedersen, ale spadł na miejsce trzecie Kuciapa, jest na drugim Sebastian Ułamek, na miejscu czwartym Mateusz Szczepaniak. Będzie walczył Maciej Kuciapa z Ułamkiem. Czuje oddech na plecach Ułamek zawodnika rzeszowskiego teraz. Chciał szerzej pojechać Kuciapa, ale nie dał rady, niezagrożony na pierwszym miejscu Niki Petersen. On jedzie po 3 punkty, jeżeli tak wjechaliby na metę, wówczas Marma wygrałaby ten wyścig w stosunku 4-2, ale Kuciapa walczy o podwójne zwycięstwo. Jest bardzo blisko Sebastiana Ułamka, daleko, daleko za trójką Mateusz Szczepaniak. Teraz zasypany został Maciej Kuciapa i troszeczkę stracił na dystansie. Ostatnie okrążenie, po 3 punkty pewnie zmierza Niki Petersen. Na miejscu drugim będziemy mieli Sebastiana Ułamka, na miejscu trzecim Maciej Kuciapa, Mateusz Szczepaniak bez punktu i tym samym Marma 4, Włókniarz 2, a w całym meczu 24-18. I proszę Państwa, już 6 punktów. Goście mogą skorzystać z rezerwy taktycznej. Że na przykład we Włoszech uchodziły różne rzeczy organizatorom płazem i wiadomo było, że pewne rzeczy byłyby nie do przeniesienia na polskiej do... No, bylibyśmy, naprawdę mielibyśmy wielką zagwozdkę. Dokładnie tak. Wyścig 8 przed nami. Mamy zmianę, której można się było spodziewać. Sławek Drabik został w parku maszyn. W jego miejsce Ryan Sullivan, regulaminowy, punkt regulaminu mówiący o możliwości skorzystania z rezerwy taktycznej jest spełniony. 24-18, a od krawężnika stoją Rune Holta w kasku koloru czerwonego, w kasku białym Ryan Sullivan, w kasku niebieskim Dawid Stachera i w kasku koloru żółtego mamy Grega Hancocka. 24-18. Greg Hancock, skupiony Tomasz Chrzanowski, jak na razie w dwóch wyścigach 3 punkty Chrzanowskiego. Hancock, podobnie jak Rune Holta, jechał 2 razy i 2 razy swoje wyścigi wygrywał, tak więc teraz jeden z nich będzie musiał uznać wyższość drugiego. Holta czy Hancock
to się rozstrzygnie za mniej więcej półtorej minuty. Przypomnę, od krawężnika Rune Holta, dalej w białym Sullivan, Stachyra w kasku niebieskim i w żółtym Amerykanin Greg Hancock. Ważny moment tego spotkania. Częstochowianie nie mogą tego wyścigu przegrać, jeśli myślą o końcowym zwycięstwie. Świetnie ruszył Holta. Za jego plecami Hancock, blisko także Sullivan. Na czwartej pozycji Dawid Stachyra. Holta prowadzi, jedzie środkiem. Próbuje go atakować Greg Hancock. A tymczasem Dawid Stachyra przechodzi Sullivana. To niespodzianka, ale pewnie Australijczyk do końca będzie walczył przynajmniej o to jedno oczko. Chociaż teraz lepszy junior z Rzeszowa przy krawężniku. Australijczyk, ale cały czas przed nosem ma Dawida Stachyrę. Na prowadzeniu Rune Holta, bardzo blisko niego Greg Hancock. Hancock zbliżył się do norweskiego żużlowca, ale ten pewnie na prowadzeniu teraz lekko rzucił jego motocyklem. Wspaniała walka o zwycięstwo w wyścigu ósmym. Cały czas Holta za jego plecami. Teraz szerzej próbuje Greg Hancock, ale równie szybki motocykl ma Norweg z polskim paszportem. Wydaje się, że Rzeszów ten wyścig wygra w stosunku 4-2. Tak jest. 3 punkty zapisujemy Holcie. 2 dla Grega Hancocka. 1 dla Dawida Stachyry i 0 dla Ryana Sullivana. To jest absolutnie niespodzianka w tym spotkaniu. Natomiast bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem tego meczu jest póki co Rune Holta, który wywalczył w 3 wyścigach 9 punktów. Ale Zenon, no, wielką robotę wykonał tutaj kolejny młodzieżowiec z Stali Rzeszów. Dokładnie tak. Dawid Stachyra. To co mówiliśmy, że młodzieżowcy są kluczem do zwycięstwa. I rzeczywiście w tym biegu znakomicie pojechał Dawid Stachyra, no bo zawodnik taki jak Ryan Sullivan nie rzadko pozwala się objeżdżać, tym bardziej, że w dorobku w tym meczu miał już na swoim koncie zwycięstwo i drugie miejsce. A tym bardziej, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, o ile zawodnicy Stali Marmy, Polskie Folie Rzeszów są zawodnikami doświadczonymi, tak Dawid Stachyra, Paweł Miesiąc czy pozostający w rezerwie Andrzej Karpow to są absolutni debiutanci, jeśli chodzi o ściganie się w Ekstralidze. Dokładnie tak, no i tu chwała, widzimy jak daleko z tyłu był Dawid Stachyra. No potrafił odrobić ten dystans, wyjść na trzecią pozycję, no i spokojnie dowiózł tą trzecią pozycję, chociaż jeszcze był atakowany przez Sullivana. Na pewno w tym biegu znakomicie pojechał Rune Holta. Rune Holta jako nowy klub, nie wiem czy zmobilizowany podwójnie, że chce się odegrać na Częstochowie. Znakomity start, znakomite rozegranie pierwszego łuku i praktycznie tylko wiedzieć. No ale otwarty na atak i dowiózł 3 punkty do mety. Po 8 wyścigach 28 do 20. Posłuchajmy więc, co mają do powiedzenia młodzieżowcy Marmy Polskie Folie Rzeszów w Parku Maszyn. Tomasz Lorek i Dawid Stachyra. Mówił Rune Holta przed meczem, że zachwala ponad wszelką miarę juniorów z Rzeszowa. Świetnie, bardzo szybko jeżdżą. Długo trenowałeś przed sezonem w tym roku na torze w Rzeszowie, czy nie bardzo? Stanowczo krótko, bo zaczęliśmy praktycznie trenować tydzień przed ligą, poniedziałek, wtorek, środa. W piątek odjeździliśmy sparring z Lublinem, ale jak widać jazdy wystarczyło. Myślę, że motory są szybkie, tylko jeszcze trzeba dać troszkę od siebie. Dzisiaj rywal wymagający, świetnych startowców mają. Mówię tu, mam na myśli tu wszystkich zagranicznych. Ciężko walkę nawiązać, ale widać, że nie taki diabeł straszny. Jak go malują? Widziałem, że Saletra świetnie chciał wejść pod łokieć na prostej, ale założyłeś go na wejściu w łuk. Czy rady taty pomagają? Oczywiście. Tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować tacie. No wiadomo, kupę lat spędzonych na torze, dobry autorytet, także oczywiście korzystam z usług i z rad taty. Myślę, że one będą procentować. Pytanie ze 100 punktów, Dawid. Na ile Rune Holta pomaga takim młodzieżowcom nieopierzonym jak ty, którzy już świetnie radzą sobie w ekstraligowych bojach? Znaczy jestem bardzo zadowolony z współpracy z chłopakami, mam tu na myśli właśnie Rune Holta i Niki Pedersena. Wiadomo, są to zawodnicy z czołówki światowej, z Grand Prix. Czują bluesa. Czują bluesa i fajne jest to, że po prostu potrafią przekazywać i pomagać to, co już osiągnęli. Osiągnęli bardzo dużo, mają ogromną wiedzę i oby tak dalej. Powodzenia, Dawid. Dzięki, chciałbym pozdrowić mamę, która mocno kibicuje mi przed telewizorem. Dziękujemy. Dzięki.
No to pozdrawiamy wszystkie mamy, które zwłaszcza kiedy oglądają swoich tych najmłodszych synów, bo przecież mamy 16-17 latków w lidze i na pewno ty wiesz o tym najlepiej, jak to się w domu przeżywa. Na pewno każda denerwuje się, trzyma kciuki, chce jak najlepiej. No. Ryan Sullivan jest już pod taśmą, maszyny startował, jechał bieg po biegu w 8, teraz w 9, więc spójrzmy, w kasku białym pojedzie Lee Richardson, jego partnerem będzie w kasku koloru żółtego Ryan Sullivan, w kasku niebieskim Maciej Kuciapa, a jego partnerem będzie oglądany Nicky Petersen, kask koloru czerwonego. Bardzo, bardzo ważny bieg dla obu zespołów, bo ile powiększą przewagę w tym biegu zawodnicy z Rzeszowa, to może być klucz do zwycięstwa w całych zawodach. Tak, jest 8 punktów przewagi i jeśli ta przewaga teraz urośnie, w ciężkim położeniu znajdzie się ekipa z Częstochowy. I już podprowadzający zaprasza do siebie całą czwórkę. Raz jeszcze przypomnę, od krawężnika Lee Richardson, obok niego Maciej Kuciapa w kasku żółtym, Ryan Sullivan w kasku koloru czerwonego, Nicky Petersen. Bardzo mocna obsada w wyścigu 9. Duńczyk, Australijczyk, Anglik, a wśród nich Maciej Kuciapa w kasku niebieskim. Bardzo dobry start Pedersena, ale wypchnięty szeroko. Na prowadzeniu mamy Richardsona, na drugie miejsce wyjeżdża w tym momencie Ryan Sullivan. Na czwarte miejsce spada Kuciapa, ależ szarżował. Nicky Petersen wraca do wielkiej dyspozycji. Petersen pojechał ostro, ale tak się jeździ. Petersen przedarł się na drugą pozycję, walczy o odzyskanie tej pozycji numer 2. Ryan Sullivan, który jest teraz trzeci z podwójnego prowadzenia Częstochowian. Zrobiło się prowadzenie, jest stosunkowo 4-2. Na pierwszym miejscu mamy Lee Richardsona. Nie rezygnuje jednak Australijczyk. Podjeżdża cały czas w pobliże duńskiego zawodnika z Rzeszowa. Czwarty Maciej Kuciapa, a prowadzi niezagrożony Lee Richardson. Chociaż teraz zmniejszył nieco ten dystans dzielący Anglika i Duńczyka, właśnie Nicky Petersen. Próbuje teraz szerzej, bliżej bandy wynosi się Petersen, będzie schodził do krawężnika. Ostatnie metry, 4-2, wygrywa zespół gości z Częstochowy. 3 punkty dla Richardsona, 2 punkty dla Petersena, 1 punkt dla Sullivana. Bez punktu Maciek Kuciapa i w całym meczu mamy 30-24, a więc zmniejszone o 2 punkty prowadzenie ekipy Marmy Polskie Folie Rzeszów. Ale w końcu pokazał się Nicky Petersen z tej strony, która niektórym przeszkadza. Jego styl jazdy czasami jest kontrowersyjny. Wydaje mi się, że chciał po prostu oddać Sullivanowi to, co było na pierwszym łuku, bo na pierwszym łuku się, że bardzo dużo stracił, bo że nie do odrobienia dystans. No zobaczmy, jak wyglądało właśnie na trasie. Proszę zobaczyć na Nicky Petersen z czwartego pola. Tu jest wwieziony bardzo szeroko, praktycznie pod samą tą dmuchaną bandę. Został daleko z tyłu, gdy zawodnicy już uciekli. Był daleko czwarty, no w tej chwili nabiera szybkości. Tu jeszcze raz widzimy, który tor jazdy został mu podyktowany przez Sullivana. Czyli co, mamy taką żużlową zemstę? Żużlową zemstę, tak. W tej chwili nabiera prędkości. Poprawił okulary. No, rozpędza się, wchodzi. Nie zważa już w tej chwili, jacy zawodnicy są przed nim. Tu minął Maćka Kuciapę, poszedł szeroko. W tej chwili będzie przycinka do krawężnika. No jest w tej chwili przycinka, rozpędza motocykl, no i będzie wchodził pod Sullivana. No w tej chwili kamery nie pokazały tego, no ale to było znakomite wejście przy krawężniku i wysunął się na drugą pozycję. Zabrakło, powiedzmy, zbyt daleko uciekł Lee Richardson, żeby mógł z nim nawiązać walkę. Już nie starcza czasu, bo oto zawodnicy do wyścigu 10. Trzeba troszeczkę podkręcić tempo tych zawodów. Mieliśmy kilka przerw. Długo trwała sama ceremonia rozpoczęcia tego meczu, ale w końcu kiedyś sezon też trzeba zacząć.
Przed nami wyścig 10. Nie mam informacji o zmianach, a więc Mateusz Szczepaniak, Tomasz Szanowski, Sebastian Ułamek i Dariusz Śledź. Rzadko to się będzie zdarzać w tym sezonie, że w jednym wyścigu będziemy oglądać czwórkę Polaków. Teraz to mamy taką sytuację w momencie, kiedy Marma prowadzi z Włókniarzem 30 do 24. Oczywiście nie jest to takie prowadzenie, które gwarantuje już końcowy sukces. Dokładnie tak, a młodzieżowcy muszą startować, także Szczepaniak musi w tym biegu startować. No, Szczepaniak pojedzie jeszcze raz w wyścigu 12, przynajmniej tak to wychodzi z układu. No, w każdym razie przed nami wyścig 10, Mateusz Szczepaniak, Tomasz Chrzanowski, Sebastian Ułamek i Dariusz Śledź. Jak na razie Dariusz Śledź tylko jeden punkt w dwóch startach. Tomasz Chrzanowski 3 punkty w dwóch startach. Mateusz Szczepaniak 1 punkt w dwóch startach wywalczonych w wyścigu juniorskim. A Sebastian Ułamek też na razie tak średnio, powiedzmy, 3 punkty w dwóch startach. Raz był trzeci, raz był drugi. Zobaczymy. Jest teraz okazja do poprawienia statystyk indywidualnych. Szczepaniak, Chrzanowski, Ułamek i Dariusz Śledź. Taśma w górze, Dariusz Śledź, dobry start Dariusza Śledzia, świetnie idzie mu w sukurs Tomasz Chrzanowski i rzeszowianie na dwóch pierwszych miejscach. Jest szansa, że Marma wygra ten wyścig podwójnie pod warunkiem, że Chrzanek i Rybka, tak jak mówi się o tych zawodnikach, będą jechać mądrze taktycznie, a przynajmniej na tym drugim okrążeniu tak to wygląda. Jadą bardzo ładnie, jadą no niemal szprycha w szprychę, pilnują tak, aby żaden z rywali nie mógł wcisnąć się między nich. Jadą blisko siebie, a to podoba się rzeszowskiej publiczności. Na miejscu trzecim mamy Sebastiana Ułamka, na czwartym jedzie Mateusz Szczepaniak. Wszystko więc wskazuje na to, że rzeszowianie ponownie powiększą swoją zdobycz punktową. Tego momentami w tym meczu brakowało ekipie Marmy. Tak ładnej jazdy parami, no wreszcie jest to przykład książkowy, jak należy jechać parą w wyścigu w meczu ligowym. Marma wygrywa po raz czwarty w tym meczu w stosunku 5-1. 3 punkty dla Chrzanowskiego, 2 dla Śledzia, 1 dla Ułamka, bez punktu Mateusz Szczepaniak. 35-25 wygrywa w tym spotkaniu zespół gospodarzy. Takiej jazdy zabrakło w poprzednim biegu Tomkowi Chrzanowskiemu, gdzie jechał z kuciapą, bo przy ładnym prowadzeniu można było dowieść te 5-1 w poprzednim biegu. Tak. No w tej chwili pojechali znakomicie, później zmienili się, że Rybka przeszedł od krawężnika, Tomek troszkę szerzej, no i praktycznie powiększali dystans, jechali bardzo ładnie parowo. Kluczem do zwycięstwa w tym przypadku start i pierwszy łuk, a później to, o czym opowiadaliśmy. Zobaczmy efektowny start rzeszowian. Dokładnie tak. Tu zawodnicy z Częstochowy przegrali na starcie. Znakomicie rozgrany pierwszy łuk. Tomek Chrzanowski pilnuje krawężnika. Darek szuka przyczepności pozewnętrznej. Nabiera tej prędkości. Dojeżdża do Tomka. Ten kiknął, spojrzał w prawo, gdzie jest partner. No i jechali tak. Mieliśmy taką pasywną jazdę w wykonaniu częstochowian. Troszeczkę zabrakło tutaj ikry. Chyba czuli pismo nosem, że nie dadzą rady w tym wyścigu. Może nawet też Sebastian troszeczkę odpuścił, widząc, jak dobrze układa się współpraca między Śledziem i Chrzanowskim. Dokładnie nie wiem, czy odpuścił. Na pewno żaden z tych zawodników nie odpuszcza, bo na pewno każdy z zawodników ma płacone za zdobyte punkty. Nie są pieniądze gwarantowane za mecz. I na pewno chciał jak najlepiej. Kiedyś ciężko pracował na platformach wiertniczych, praca na bombie w Stavanger, tak zaczynał swoją karierę i zetknięcie z dorosłym życiem Rune Holta. Dzisiaj jest najlepszym zawodnikiem Marmy Folii Rzeszów. Rune, in Stavanger, in your young days, you've been working hard with oil company right now, but I see three points right now, the only unbeatable rider. Does it affect that you started your life with a really hard time?
Well, it's the beginning of the season, and it's really hard in the first meetings. But you know, we get used to it, and it looks quite good at the moment. I have to say that you know, Częstochowa is big favorite, so they should win this one. I mean, they have one of the best teams in Poland, but we're fighting good, and let's see what's going to happen. To jeden z najlepszych meczów, jakie jeździłem, ale pierwsze zawody zawsze są taką próbą dla wszystkich. Każdy chce się pokazać, jeszcze jesteśmy lekko zerdywali. Do you feel rusty? Do you feel a little bit of rusty? Yeah, this is one of my first meetings this season, so of course it will be better and better and hopefully faster and faster. Myślę, że będzie coraz lepiej, coraz szybciej i szybciej. Natomiast Częstochowa to jest faworyt tego spotkania i na pewno oni powinni ten mecz wygrać. Tak przynajmniej papierowo wygląda to przed meczem. A na dzień dzisiejszy, na stan aktualny, nie wygląda to tak idealnie dla Częstochowy. Natomiast to jest bardzo trudny rywal. You've been working really hard within the winter season. How does the preparation, what new you make, something brand to become a better rider? Well, I've been working hard, especially with my fitness. I've been doing a lot of training, and I think that show today that I'm fit and ready. Cross country skiing? Yeah, that too. So I'm ready for a hard season, and it's getting tougher and tougher for every year. So you have to train harder and harder every winter. So the marginals is very small, and it's tough race. Co roku trzeba wprowadzać nowe zmiany do treningu zimowego, bo zima to jest ładowanie akumulatorów. Nawet bieganie na nartach klasycznych, czyli Bjørndalen, Gasdor, wielokrotny mistrz olimpijski w Norwegii. Cały czas trzeba coś poprawiać, bo co roku, jak się człowiek starzeje, to coraz trudniej jest gonić młodzież, a margines na błędy w polskiej lidze jest bardzo niewielki. Thanks so much, Rene. Thank you. Tyle Rune Holta. Kilka ważnych informacji w wyścigu 11 za Dawida Pedersen. To para zespołu Marmy Polskie Folie Rzeszów. Ich rywalami Lee Richardson i Ryan Sullivan. Jak na razie zdecydowanie najlepsza para, jeśli chodzi o włókniarz. Zobaczymy, jak pójdzie teraz rywalizacja Richardsona i Sullivana z Nicky Pedersenem. Liczysz na to, Zenon, że Paweł Miesiąc ponownie pokaże się z dobrej strony? On już i tak w tym meczu zrobił naprawdę dużo, prawda? Ja uważam, że zrobił dużo. Na pewno będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. No niestety trafił na wymagających rywali, no ale już pokazał nam w swoim drugim biegu, że stać. W wyścigu szóstym, kiedy przegrał na ostatnich metrach walkę o jeden punkt z Richardsonem. Okazja do rewanżu. Przypominam raz jeszcze. Paweł Miesiąc, Richardson, Nicky Pedersen i Ryan Sullivan. Australijczyk teraz ustawił swój motocykl najbliżej bandy. 35 do 25 w całym meczu dla Rzeszowa. Ach! Podniosło bardzo mocno i wysoko motocykl Pawłowi Miesiącowi. Prawie wykręcił backflipa. Ale opanował maszynę i rusza w pogoń za trójką bardzo doświadczonych rywali. A na prowadzeniu mamy Nickiego Pedersena. Na drugim miejscu pędzi Ryan Sullivan, blisko niego Lee Richardson, Paweł Miesiąc na czwartej pozycji. To oznacza, że gdyby teraz wjechali na metę, mielibyśmy wyścig zakończony podziałem punktów. Zakończyłaby się rywalizacja w stosunku 3 do 3. Odjeżdża były indywidualny mistrz świata od australijsko-angielskiej pary włókniarza. Zrobiły się dosyć spore odstępy między poszczególnymi zawodnikami i rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Pedersen, za nim Sullivan, dalej Richardson i na czwartym miejscu Paweł Miesiąc. Teraz Miesiąc próbuje dojść do Richardsona, ale zobaczmy, bo Miesiąc walczy ambitnie do końca. Ogląda się ambitnie, gdzie jest młody zawodnik Marmy. Jest daleko. 3 do 3 w wyścigu 11. Wygrywa Nicky Pedersen, na drugim miejscu Ryan Sullivan, na trzecim Lee Richardson, na czwartym miejscu Paweł Miesiąc. 3 do 3 i w całym meczu 38 do 28. No szkoda, że tak wysoko podniosło na starcie młodego zawodnika rzeszowskiej drużyny. Na pewno nie był bez szans w tym biegu. Po czterech okrążeniach praktycznie dogonił rywala. No zabrakło mu troszeczkę dystansu. Nicky Pedersen, cztery biegi,
10 punktów. Tutaj wygrywa bezapelacyjnie, pokonuje Sullivana, Richardsona i na miejscu czwartym mieliśmy juniora Marmyrzeszów. Jeszcze jeden wyścig, gdzie o kolejności decydował start. No, no i tu widzimy, no, praktycznie leżał już na plecach, jednak udało mu się opanować motocykl. Został bardzo daleko z tyłu. Rywale byli praktycznie bardzo daleko. Ale Zenon, to też jest, wejdę ci w słowo, bardzo ważny i taki przykład dla tych, którzy troszeczkę mniej znają się na żużlu. Być może są tacy, którzy oglądają te zawody po raz pierwszy. Sport żużlowy to nie tylko dobry motocykl. Ten przypadek pokazuje, jak ważna jest zaprawa fizyczna, jak ważne jest przepracowanie na siłowni wielu, wielu tygodni przed sezonem. Bo gdyby Paweł Miesiąc nie ćwiczył solidnie, kto wie, czy nie skończyłoby się to źle dla niego w momencie, kiedy przeleciałby nad nim motocykl. Dokładnie tak, ale jeszcze jedno ważne, że po prostu nie przestraszył się znanych, powiedzmy, nazwisk. Jechał do końca, dogonił Lee Richardsona i praktycznie na ostatnim łuku parę metrów mu zabrakło, żeby móc go pokonać. Oczywiście idealny moment startowy, to pewnie powiesz najlepiej, to jest dociążona kierownica, lekko uniesione przednie leciutko koło. Leciutko uniesione koło i do przodu. No. Wyścig 12. Heffenbruck, Śledź, Hancock i Chrzanowski. Kolejna międzynarodowa para, jeśli chodzi o Złomrek z Włókniarz Częstochowa. No to jest historyczny mecz, który na pewno można odnotować w historii rywalizacji w naszym kraju. Po raz pierwszy aż czterech obcokrajowców mamy w jednej drużynie. Tą drużyną jest Złomrek z Włókniarz Częstochowa. W kasku koloru białego Heffenbruck, w niebieskim Dariusz Śledź, w żółtym Greg Hancock, w czerwonym Tomasz Chrzanowski. 10 punktów różnicy między Marmą Rzeszów a Złomreksem Częstochowa, a do końca zawodów tylko 4 wyścigi. W bardzo dobrej sytuacji są więc gospodarze. Informacja z Wrocławia po biegu 12, 42 do 30 i we Wrocławiu jest już chyba po herbacie, ale my wracamy na tor Marmy Rzeszów. Heffenbruck, Śledź, Hancock i Chrzanowski. Dariusz Śledzia, na drugim miejscu mamy Tomasza Chrzanowskiego. Hancock na prowadzeniu, na miejscu trzecim Dariusz Śledź, na czwartym Heffenbruck, któremu teraz przerwał motocykl. Nie wiem, czy spadł łańcuch, tego nie widać z naszego stanowiska komentatorskiego. Być może zerwał się łańcuszek. Heffenbruck jest już na murawie, już nie uczestniczy w rywalizacji, a prowadzi Greg Hancock. Półmetek rywalizacji, po 2 punkty zmierza Tomasz Chrzanowski, na miejscu trzecim mamy Dariusza Śledzia. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie. Chrzanowski próbuje zbliżyć się do doświadczonego Kalifornijczyka, ale no, coś tam wyglądało, jakby przerywało w motocyklu Hancocka. Coś strzeliło, ale opanował nerwy i utrzymuje te pierwsze miejsce, które daje mu 3 punkty w wyścigu trzecim. Mamy więc po raz kolejny podział punktów. 3 dla Hancocka, 2 dla Chrzanowskiego, 1 dla Śledzia. Heffenbruck defekt, no i będzie to bardzo słaby debiut, jeśli chodzi o młodego niemieckiego żużlowca w barwach Złomreksu Włókniarz Częstochowa. 41 do 31 po 12 wyścigach. No, przy tym wyniku wydaje mi się, że ostatnia szansa dla Częstochowy wykorzystać rezerwę taktyczną najlepszego swojego zawodnika, czyli Grega Hancocka, w miejsce Sławomira Drabika. Dokładnie tak, no bo to już nie ma czasu. Nie może. Hancock, Chrzanowski. W zespole Lwów Częstochowy 2,5 punkta. Za czasów Zielonogórskiej tak świetnie nie jeździł Lee Richardson. I can't remember you've been such a great skipper in Zielonogóra team. Three bonuses, paid 10 right now in 4 races. Must be impressive for you. Yeah, it's not so bad. I'm pretty happy with that. So obviously I sat behind my partner every time because obviously I can't really go and pass him. You can't pass him. No, I can't do that. So yeah, it's a good start, but I'm not making very good starts. So we're trying to make some adjustments to the bike to
to change that a little bit. What, dragging a clutch or? No, it's every time I drop the clutch, the bike stands up too much. It's too much in the air rather than going forward, so I'm going to make some changes. Za bardzo staje dęba mój motocykl na starcie i to trzeba opanować. To nie jest ciągnienie sprzęgła, ale za bardzo idę do góry, a powinienem iść bardziej oczywiście do przodu. Natomiast nie jest to zły początek jak nasz mój debiut w Częstochowie. 10 punktów paid, czyli płatne, bo oczywiście za bonus się płaci świetnie, tak samo jak za punkt zdobyty nominalnie. Nie mogę wyprzedzać swoich rywali, do tej pory mi się nie udawało ich wyprzedzać. Looking forward, because you're a pretty young boy, but you have already a child, Emma, as well, and your mother was a Speedway reporter. How does it make an influence on your racing career or not? Yeah, I suppose a little bit, because my dad raced as well, so it's like a family tradition, I suppose. So yeah, they're all behind me, which is good. I got some good backing from my family. Tata jeździł na żużlu, tata Colin, mama Lee Richardsona kiedyś była Speedway reporterką w angielskiej stacji telewizyjnej, no więc wpływ oczywiście ma to kolosalny i mówi, że jak się jest przesiąknięty Speedwayem od dziecka, to trudno nie być żużlowcem. Tyle Lee Richardson. Wyścig 13 to będzie ostatni wyścig w programie spośród tych biegów, które są poukładane. Później dwa wyścigi nominowane. Kuciapa, Hancock. To jest przerwa dla Hancocka, który jechał także w wyścigu 12, Holta i Ułamek. Zima za nami. Mówiliśmy o tej zimie, no, która też była wyjątkowa dla polskiego Speedwaya. Znalazł się także oczywiście, bo przecież złoto w drużynie, no ale to co zrobili u siebie na tym nieodgadniętym dla wielu, wielu zawodników torze u siebie w Tarnowie. Ja może powiem tak, może nie tyle nieodgarniętym, co Tarnów dysponuje naprawdę znakomitymi zawodnikami, bo mistrz świata Tony Richardson, Tomasz Golob, który wspomaga jak może Jacka Goloba. Poza tym mamy jeszcze Rempałę, mamy Kołodzieja, naprawdę zespół. Mamy teraz młodego Pawła Chliba, który przeszedł z Gorzowa. Dokładnie tak, no w każdym razie jest to zespół, który na każdym torze był groźny, a szczególnie u siebie. Wracamy do meczu Marma, Polskie Folie, Rzeszów kontra Złomrek z Włókniarz Częstochowa. Marma bardzo blisko pierwszych punktów w Ekstralidze po powrocie po tej sześcioletniej banicji. Kuciapa, Hancock, Holta i Sebastian Ułamek. Ułamek najbliżej płotu przy krawężniku mamy Macieja Kuciapa. No to jest ostatni moment dla Częstochowy. Ależ tam wykręcało motocykl w Kuciapie na prowadzeniu Hancock. Teraz rozpędził się bardzo mocno Sebastian Ułamek. Na miejscu trzecim mamy Runę Holtę. Bardzo ważny wyścig. Jeśli Częstochowianie wygrają to starcie 5-1, wrócą jeszcze do walki tak naprawdę o sukces końcowy. Podniosło motocykl Holcie. Jedzie na trzecim miejscu, na czwartym Maciej Kuciapa. Na prowadzeniu Hancock, a w tej chwili przed nim Sebastian Ułamek. Dobry bieg w wykonaniu zawodników Włókniarza, blisko siebie i Hancock, i Ułamek. Zawodnicy, którzy w tej chwili są no, już bardzo mocno wjeżdżeni. Ostatnie okrążenie. Wszystko zapowiada się tak, że Runę Holta straci pierwsze punkty w tym spotkaniu, a Częstochowianie mają szansę na podwójne zwycięstwo. No, nie podoba się to kibicom w Rzeszowie. 5 punktów dla Włókniarza za sprawą zwycięstwa Ułamka. Drugi był Hancock, trzeci Runę Holta, Maciej Kuciapa bez punktu. 42 do 36. I mamy następującą sytuację. Jeśli Częstochowa wygra dwa ostatnie wyścigi nominowane 5-1, wówczas wygra całe spotkanie. No, z niecierpliwością czekamy więc na wyścig numer 14, na wyścig przedostatni tego meczu. Dokładnie tak, za chwilę poznamy skład biegów nominowanych. W każdym razie wrócili do gry, niemniej jednak będzie naprawdę bardzo ciężko wygrać dwa biegi po 5-1, bo w tych biegach będą jechali najlepsi. Ułamek, Hancock, Holta, Kuciapa, końcowa klasyfikacja 13 wyścigu. Zobaczmy jak to wyglądało. Problemy na starcie miał Maciek Kuciapa.
Tak, znakomity start w wykonaniu Częstochowy. Tu nie miało, nie było miejsca dla Holty, nie zmieścił się między dwóch zawodników Częstochowy. Podyktowali tor jazdy i praktycznie Greg rozprowadził ten bieg. Także Sebastian dojechał po zewnętrznej do niego i w tej chwili praktycznie powiększali przewagę tylko nad Runę Holtą, który próbował i przy krawężniku, i bardzo szeroko. Toru trzeciego w białym kasku Lee Richardson. Jeśli chodzi o 15 bieg, w żółtym kasku z pola B Greg Hancock, z D z czwartego pola w białym kasku Ryan Sullivan. Dziękuję. No, jeśli dobrze to zrozumieliśmy tak, to ułamek będzie jechał w kasku koloru żółtego. W kasku białym pojedzie w wyścigu 14 Lee Richardson i wyścig ostatni tego spotkania w kasku żółtym oglądać będziemy Amerykanina Grega Hancocka, natomiast jego partnerem będzie Australijczyk Ryan Sullivan, który ustawi swój motor najbliżej płotu. Za momencik okaże się, kto pojedzie w drużynie Marmy, ale przypuszczam, że Petersen i Holta to będzie najmocniejsza para, którą zachowają na wyścig 15 gospodarze. Jest jeszcze Tomasz Chrzanowski, punktował 4 punkty, zdobył Dariusz Śleć. Więcej punktów ma Paweł Miesiąc, ma 5 punktów. Do tej pory do wyścigu 13. niepokonanym zawodnikiem tego meczu był Rune Holta, ale przegrał rywalizację z Ułamkiem i z Hancockiem. I teraz okazało się, że najlepiej punktującym zawodnikiem całego spotkania jest póki co Greg Hancock, który w 5 startach ma 14 punktów. Jest pan Żółkowski, ja zgłaszam za niego. W biegu 14 w kasku czerwonym Tomasz Chrzanowski, niebieskim z pola Dariusz Śleć, Niki Petersen w biegu 15 w kasku czerwonym i Rune Holta. Dziękuję. Tak więc wszystko jasne, powtórzę, a za moment zobaczą to Państwo na swoich telewizorach. Wyścig 14, Ułamek w żółtym, w kasku koloru czerwonego Chrzanowski, w kasku koloru białego Lee Richardson i w niebieskim Dariusz Śleć. W ostatnim wyścigu tych zawodów w kasku koloru czerwonego Niki Pedersen, w kasku koloru żółtego Hancock, w niebieskim Holta i w białym Ryan Sullivan. Greg Hancock i Lee Richardson. Jeszcze w tym meczu tak naprawdę wszystko może się zdarzyć, ale kluczowe minuty, kluczowe sekundy przed nami. To wyścig numer 14. Ułamek i Richardson. Para częstochowska. Ostatni wyścig wyszedł Ułamkowi, ale wtedy jechał z Hancockiem. Dokładnie tak, ale wyszedł mu start, wszystko pasowało. No i w pięknym stylu pokonał 4 okrążenia, nie pozostawiając żadnych złudzeń dla Holty. Mamy już Tomka Chrzanowskiego, podjechał także angielski jeździec Łukniarza. Dojeżdża Dariusz Śleć i mamy też Sebastiana Ułamka. Tak więc cała czwórka jest już przy taśmie maszyny startowej. Przypomnę, 42 do 36 po 13 wyścigach. Ułamek, Chrzanowski, Richardson i Śleć w takiej kolejności stoją od krawężnika do bandy zawodnicy, którzy walczyć będą w ostatnim biegu, w przedostatnim biegu tego meczu. Podejrzewam, że bardzo szeroko pierwszy pojedzie Darek Śleć, no bo to jest też jakiś klucz do zwycięstwa w tym biegu. Ostatnie sekundy, 40 sekund do regulaminowego rozpoczęcia wyścigu. Nerwy, skupienie. I jeszcze Lee Richardson. To też taka wojna troszeczkę psychologiczna. Wojna nerwów, tak, przy czym zawodników w każdym razie doskonale ma być czas z powrotem taśmy. 16 sekund.
Częstochowianie opóźniają, tak do końca przetrzymują. Ale oczywiście wszystko zgodnie z regulaminem. Ułamek, Chrzanowski, Richardson i Śledź. 42 do 36 dla Marmy. Taśma w górze. Świetny start Częstochowian. Ułamek i Richardson na prowadzeniu. To może jeszcze przedłużać nadzieję kibicom Włókniarza na końcowy sukces w tym meczu. Na prowadzeniu Sebastian Ułamek. Za jego plecami jest Lee Richardson. Teraz para częstochowska odjechała troszeczkę Chrzanowskiemu i Śledziowi. Richardson i Ułamek na prowadzeniu. Jadą po podwójne zwycięstwo. To jest bardzo ważny moment w tym spotkaniu dla drużyny częstochowskiej, która cały czas traciła punkty w tym meczu. To odrodzenie następuje troszeczkę za późno, ale jeszcze nie wszystko stracone. Natomiast rzeszowianie, no tutaj widać, wyraźnie zaspali. Chrzanowski jakieś 15 metrów za Richardsonem. Ostatnie okrążenie. Za moment wszystko będzie jasne. Ostatni wiraż. 5 do 1. Chyba tak wygrają ten wyścig częstochowianie. Sebastian Ułamek 3 punkty. Lee Richardson 2. Chrzanowski 1. Dariusz Śledź bez punktu i tym samym 43 do 41. Dokładnie, mamy dramaturgię tego spotkania i ostatni bieg będzie decydował o całych zawodach. Na pewno w środkowej części zawodu zdecydowanie górą byli zawodnicy rzeszowscy, gdzie naprawdę trzeba powiedzieć, że młodzieżowcy w dzisiejszych zawodach no, spisali się znakomicie. No i chyba to będzie klucz do całego sukcesu, bo uważam, że w ostatnim biegu zawodnicy Holta i Niki będą zdesperowani, żeby pokonać Częstochowian. Bardzo dobry start drużyny z Częstochowy. Tak, tu w ogóle nie wyszedł start ani Tomkowi Chrzanowskiemu. Darka Śledzia podniosło do góry, był za daleko z tyłu. Już na wejściu w pierwszy łuk mieli stratę paru metrów. Tu zawodnicy z Częstochowy pojechali bardzo dobrze. Spojrzał jeszcze Sebastian Ułamek, gdzie jest partner. No i praktycznie z okrążenia na okrążenie powiększał się dystans między zawodnikami. Czekamy już na zawodników, którzy no, zgotowali nam naprawdę niezłe emocje na koniec. Wariantów oczywiście pozostaje kilka. Widzą Państwo wynik 43 do 41. Tu może wygrać Częstochowa, tu może wygrać Rzeszów. Ten mecz równie dobrze może zakończyć się remisem. Dokładnie tak. No dla... No dla, Zenon, dla promocji samej dyscypliny to fantastyczne zwieńczenie tego meczu. Pedersen, Hancock, Holta, Sullivan. Dokładnie tak. No skoro przyjrzeć się na dorobek poszczególnych zawodników, na pewno największą zdobyczą punktową w dzisiejszych zawodach szczyci się Greg Hancock, który tylko raz uznał wyższość zawodnika z Rzeszowa. No i wcale nie powiedziane, że w tym biegu musi być inaczej. W każdym razie Nicky Pedersen i Rune Holta gwarantują, że będą emocje w tym biegu również. Pedersen od krawężnika w kasku koloru czerwonego, w żółtym Greg Hancock, w niebieskim Rune Holta, w kasku koloru białego Ryan Sullivan. Trwa wojna nerwów. Minuta 25 sekund do rozpoczęcia decydującego spotkania przy wypełnionych trybunach stadionu w Rzeszowie. 43 do 41 dla Marmy póki co. Kibice na stojąco obserwują ostatni bieg. Nikt nie siedzi. Wszyscy po prostu nerwy, emocje są bardzo, bardzo... Ja mam ciekawą informację tutaj z Leszna. Unia Leszno, Unia Tarnów 17 do 19. Goście wygrywają 3 biegi w stosunku 4 do 2. W piątym wyścigu zaliczył upadek Damian Baliński. To informacja od kolegów ze Sportowych Faktów. My wracamy do Rzeszowa, bo tutaj naprawdę pasjonująca końcówka pierwszego meczu, który rozpoczyna sezon. Cześć kibiców
usiadła. No, zdecydowana większość jednak stoi. 30 sekund do rozpoczęcia. No, do końca. Nie mogą się zdecydować na ustawienie motocykli. Kręci głową Greg Hancock. Jeszcze wymownie spojrzał się w kierunku sędziego Macieja Spychały. Ale chyba już wszystko jest w porządku. Nerwowo, zanim taśma poszybuje w górę. Przypominam, Pedersen i Holta kontra Hancock i Sullivan. 43-41, a więc wielki finał oglądany w Rzeszowie na stojąco. Taśma w górze, Hancock, Holta, zostaje Sullivan, ale rozpędzony także Pedersen. Pedersen jest na prowadzeniu, Holta walczy z Hancockiem o miejsce drugie. Jak na razie lepszy Amerykanin na miejscu czwartym mamy Elena Sullivana. Sullivan jest czwarty, zasypany na prowadzeniu Nicky Pedersen. Pedersen jakieś 10 metrów przewagi nad Hancockiem, blisko Hancocka. Rune Holta został na dystansie. Ryan Sullivan, jeśli tak przyjedzie na metę, wówczas punktów dla włókniarza nie wywalczy. 4-2 to korzystny rezultat w tym wyścigu dla rzeszowian. Jeśli tak przyjadą na metę, wówczas wygrają całe spotkanie. Mamy Pedersena na prowadzeniu. Drugi jedzie Hancock, ale w kontakcie z nim pozostaje Rune Holta. Traci do Amerykanina naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Sullivan jest czwarty, jest daleko, bardzo daleko, a przewagę nad rywalami powiększa szalony Nicky Pedersen. Teraz ta przewaga nad Gregiem Hancockiem no, urosła bardzo znacznie. Rzeszowianie wygrywają ten wyścig 4-2 i cały mecz 47-43. Niesamowity powrót Ekstraligi żużlowej na Podkarpacie. Zwycięstwo z bardzo mocnym zespołem naszpikowanym gwiazdami z Lomreksu Włókniarz Częstochowa. W wyścigu 15 Pedersen przed Hancockiem. Jeden punkt dla Holty. Sullivan tym razem zawiódł swoich kibiców. Był czwarty, ale no, pamiętajmy do końca, jacy zawodnicy rywalizowali o punkty w tym wyścigu. Absolutnie top, światowy top. Proszę Państwa, wszyscy oglądali na stojąco, bo wiadomo, w sporcie żużlowym zdarzają się defekty i gdyby taki defekt przydarzył się dla Nicky Pedersena, mecz zakończyłby się remisem. Naprawdę mają powody do zadowolenia rzeszowianie. Ciężko im było skompletować mocny zespół. W momencie, kiedy okazało się, że trafi do tej drużyny Nicky Pedersen, czy pozyskano Holtę, później jeszcze Tomasz Chrzanowski. No i w tym momencie przestano mówić o marmie Polskie Folie Rzeszów jako o drużynie, która może być dostarczycielem punktów. To naprawdę może być bardzo silna drużyna. Znakomity przede wszystkim występ juniorów, bo i Dawid Stachyra, i Miesiąc naprawdę znakomicie pojechali w tych zawodach. No i ich punkty na pewno zaważyły na końcowym sukcesie. Ostatni, kluczowy bieg tego spotkania wygrany przez gospodarzy 4-2. Tu widzimy, że naprawdę troszeczkę przegrał Nicky Pedersen, ale tu na wejściu nie pozostawił złudzeń. Wszedł bardzo wąsko w krawężnik, wyniósł się troszeczkę i już na pierwszym łuku był z przodu. Tu Greg Hancock przyjął drugą pozycję. No i Holta na trzeciej. Słabo w tym biegu spisywał się Sullivan po niezbyt udanym starcie. Nie zdążył wygrać startu, żeby założyć. Na wejściu z pełną asekuracją widzimy, pozostał daleko z tyłu i praktycznie w tym biegu był tylko statystą. 47-43 wygrywa zespół Marma Polskie Folie kontra Złomrek z Włókniarz Częstochowa. Ja mam informację z Wrocławia, gdzie Atlas wygrał z Polonią. Bydgoszcz 53-37, Kramp 15 punktów, Tomasz Gapiński 12, Andersen 11, to dla Wrocławia, natomiast dla Bydgoszczy Protasiewicz 10, Jonsson i Kościecha po 8. To informacje ze sportowych faktów. Tutaj na pożegnanie mamy efektowne występy samochodów rajdowych. Będziemy tutaj chyba jeszcze świadkami. No, nie wszystkie emocje jeszcze przed nami, tutaj pozostaje na deser, ale my podsumowujemy to spotkanie. Janusz Stachyra, trener drużyny wygranej.
Janusz Stachera nie mniej szczęśliwy niż wtedy, kiedy Shane Parker golił, strzygł pięknie wąsy Robertowi Przygódzkiemu 10 lat temu. Trudne chwile, ale 10 punktów prowadzić w takim meczu z takim rywalem jak Częstochowskie Lwy, to jest duża sztuka. No na pewno, ja tutaj spodziewałem się po pierwszym biegu, tak jak już mówiłem, że młodzieżowcy muszą stanąć na wysokości zadania, muszą dać z siebie wszystko. Wygraliśmy gładko, można powiedzieć, bieg pierwszy młodzieżowy 5-1. To ustawiło przez pewien etap tą czteropunktową przewagę i w sumie młodzieżowcy z bonusami zrobili 9 punktów. Ta przewaga się właściwie utrzymała do ostatniego biegu, można powiedzieć. Ja z góry mogę tylko podziękować Państwu Półtorak, panu Mariuszowi Półtorakowi i pani Marcie Półtorak, naszej pani prezes, za wkład, za te środki, za pomoc i za kontraktowanie tych zawodników, na których dzisiaj mogli podziwiać kibice. Myślę, że mamy niezły zespół, jesteśmy Beniaminkiem, wszyscy nas skazywali na pożarcie. Ja myślę, że Włókniarz Częstochowa jest to mocny team, dali znać w końcówce. Tak, w końcówce, zaszli za skórę, chociaż ja tu w jednym biegu bym ustawił ze strony gości inaczej, taktyczną. Nie będę mówił czego, co i jak, bo to jest tajemnica zawodowa, nie mówi się. Przy piwie o tym opowiesz kiedyś. Tak, jak najbardziej, ale dobrze, że nie zrobili tak, bo można byłby moment taki, że mogli wymienić całą parę. Ja bym ją wymienił z góry. Został tylko jeden zawodnik i ten jeden zrobił swoje, a ten drugi nie zrobił, no ale to trudno. Dziękujemy, tyle Stratek wybitny, Janusz Stratek, Napoleon z Rzeszowa. Dziękuję. No ładnie, w tym meczu faktycznie Janusz Stachera pokazał, jak poukładać zespół. Bardzo było nerwowo. Na torze rzeszowskiego stadionu prezentuje się kibicom Leszek Kuzaj. Nie wiem, czy za chwilę nie będzie ścigał się z którymś z żużlowców. My tymczasem spróbujmy podsumować to spotkanie od strony działaczy częstochowskich. Tomasz Lorek będzie przepytywał i pytał o wrażenia prezesa częstochowskiego klubu Mariana Maślankę. Marian Maślanka nie pierwszy raz takie przeżywał ogromne dreszczowce w końcówce meczu. 10 punktów było dla rzeszowian, udało się dojechać na tyle, żeby był thriller na końcu. Czego dzisiaj zabrakło Lwom, żeby wyjechać stąd z tarczą, a nie na tarczy? No niespodziewanie, niektórzy zawodnicy mieli problemy z dopasowaniem się do toru. Myślę tu szczególnie Sebastianie Ułamku, który dopiero na dwa ostatnie wyścigi wyciągnął trzeci motocykl, znaczy zastosował, który miał zgłoszony. I ten motocykl był rewelacją. Gdyby na nim jechał od początku, myślę, że bylibyśmy tutaj dzisiaj zwycięzcami. Marian, tak jest, jak jest. Marian, pytanie, co z Heffenbrockiem? Czy masz już w głowie pomysł na Mateja Żagara, żeby go ściągać? Ja wiem, że to nie jest już junior, ale brakuje jednej szpicy w Częstochowie, żeby móc fajnie jechać zawody. Nie, Matej nie może jechać za Christiana Heffenbrocka, nie jest juniorem. Christian Heffenbrock wczoraj jeździł na króciutkim torze Wismar w Anglii, przyleciał dzisiaj nad ranem do Rzeszowa i po prostu nie umiał się przestawić z krótkiego toru 260 na rzeszowski 390. I to jest główny problem, bo motocykli tu widzę ma masę, ale to wszystko Ładną dziewczynę z Gniezna? Ma i dziewczynę, tłumaczkę, team profesjonalny, brakuje jednego. Umiejętności przystosowania się do długich polskich torów. Jesteśmy umówieni na poważne treningi i dopiero wtedy, myślę, Heffenbrock pokaże, co potrafi. Także ja gratuluję dzisiaj zwycięzcom, pokazali ładne rzeczy, ale myślę, że nie odbiegaliśmy poziomem. Widowisko było dobre, nie zawiodło chyba telewidzów również. A zapraszam na kolejne zawody z udziałem Zumek, Słuchniarza Częstochowa. Tym razem myślę zwycięskie. Pierwsze śliwki, robaczywki, ale mamy zadatki na dobry team. Przede wszystkim wspaniały team, jeżeli chodzi o atmosferę. Czapki z głów przed Gregiem Hancockiem. 36 lat i taka jazda to jest odjazd. Praca tutaj w naszym teamie Grega Hancocka. Jesteśmy zbudowani. Dzięki piękne. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. 47-43. Takim wynikiem kończy się pierwszy mecz sezonu 2006. Spójrzmy, jak wyglądać będzie druga kolejka, która zostanie rozegrana tradycyjnie w lany poniedziałek. Nasze kamery zagoszczą w mieście Kopernika Adriana kontra Atlas Wrocław, czyli mecz z podtekstem, a ten podtekst to świetnie spisujący się dziś na torze Stadionu Olimpijskiego Jason Kramp. Pozostałe mecze Bydgoszcz kontra Leszno, Złomrex, Częstochowa, troszeczkę mi to uciekło, Włókniarz kontra RKM, Unia Tarnów, Marma, Rzeszów. Zenon, twoje wrażenia tak na sam koniec po tym spotkaniu? No uważam, że jeszcze poza juniorami Sławek Drabik nie dopasował się do pozostałych części zespołu, ale uważam po dopasowaniu sprzętu na pewno będzie silny punkt tego zespołu i na pewno będą groźni dla najmocniejszych. Drodzy Państwo, żegnamy się. To taki smaczek dla kibiców, którzy są na stadionie
w Rzeszowie. Ja odsyłam poszczegóły do magazynu żużlowego, który na antenie TV4 ukaże się w piątek. Na dziś to wszystko. Żegnałem się z Państwem. Zenon Plek. Paweł Wójcik. Do usłyszenia.